Sie że witam, tutaj jest swój z kolejnym z filmikiem z Diablo i w tym filmiku sobie porozmawiamy o jamie, czyli tak zwanym picie. Wszystkie przedmioty na picie lecą te same, co z Mauzoleą, natomiast w tym filmie. Będę mówił dużo o przedmiotach bazowych Także na szybkości lecimy Z przedmiotami, które lecą na picie Czyli będą te same, wyodrębniłem już te najlepsze Młotek szafera, jeszcze raz O tym szybko nawinę, bo ktoś może Oglądać ten filmik jako pierwszy, w poprzednim filmiku Nawijałem, więcej przedmiotów było Tak? A w tym filmiku tylko z grubsza Bo będziemy lecili z czymś dużo ciekawszym Co na picie leci, czyli tak zwane przedmioty bazowe Pod słowa runiczne, także mamy Młotek szafera, zajebisty, bo Zwiększa 2 do maksymalnej, zależnie od poziomu postaci Do damage 8, do attack rating Czyli skuteczności ataku na poziom, dodaje na, nam, dodaje, dodaje <doddaję> nam obrażenia z błyskawic, to jest spoko, 50 do życia, wszystkie resy. Przepraszam, resy na błyskawicę 75, 20 to szybkości ataku, niezniszczalne. Ten afiks jest zajebisty ze względu na to, że po prostu nie musimy reperować tego młotka. A co tu jest najbardziej istotnym aspektem, to jest to, że mamy 20% szansy na to, że rzucamy sobie pole statyczne, jak atakujemy, czyli taki czar, czarodziejki, który zmniejsza o 25% życie. Oczywiście e, to działa bardzo dobrze na normalu, potem na koszmarze są inne breakpointy, a na piekle najmniej. Natomiast do czyszczenia mobów czyli zwykłych sworków białych, jest za Dla. Ladyna w zapał, oczywiście. Teraz mamy Cranium Bashera. Co to jest za broń? E, ona nam daje tutaj tam zwiększone obrażenia, dodaje 20 do minimalnych i maksymalnych e, obrażeń, 25 do siły, 20 zwiększona szybkość ataku. Jest niezniszczalny, więc też fajnie, że nie trzeba reperować. Wszystkie resy 25 i tutaj są dwa ostatnie fiksy najbardziej istotne 75% do druzgocącego uderzenia, co to jest crazy, po prostu szanowna suma. Dodajemy sobie buty, jakiś goblin to ale z goblina albo go ridery jeździ z rzezi i mamy praktycznie 95 albo 100%, w zależności których butów użyliśmy. Dodajemy sobie nowe modyfikacje, znaczy dodatkowe. Dodajemy sobie otwarcie rany, dodajemy sobie jakieś zabójcze uderzenie, deadly strike, open wounds i. Ogólnie młcimy. 4% szansy na rzucenie Amplify Damage zwiększonych obrażeń. Generalnie zwiększone obrażenia działają w taki sposób, że e, zmniejszają odporność fizyczną o 100% stworów, które atakujemy, więc to po prostu to jest do Druida rozpierdol, nie przedmiot jest zajebisty. Templar smite i Tereal także lecimy. Fajny Armor dwa do combat skillie dla pala, czyli jeżeli e, bojowe umiejętności. Paladyna w drzewie. Jesteśmy w zapał, no to po prostu dwa do poziomu na no zapał daje, więc to po prostu jest jest miazga, jest bardzo fajne. 20a, szybsze odzyskiwanie równowagi. Jak rolniemy to możemy mieć 300 obrony przeciw pociskom. Coś tam do siły, coś tam do witalności, lecimy dalej. Teraz mamy e, Trials My Secret Armor. Czy ten armor jest coś wart? może jest rune VEX wart, więc jak kiedyś byście znaleźli, to nie sprzedawajcie, tylko się cieszcie o tym, że znaleźliście, bo jest bardzo niska szansa na to, że wytropi. Czy to jest używane w jakimś high-endowym buildzie? Tak, w jakim w takim, że pewnie go nie zrobicie, i tak e, w Amazonce, w której nie daje się nic, tylko wzręczność. Więc sobie tak wytłumaczcie, jak macie postać, którą dajecie tylko wzręczność, to jakie tam muszą być przedmioty, żeby ona w ogóle miała życie, żeby przeżyła. No właśnie. Ale co tu jest takiego zajebistego? Wymagania minus 100, tylko musimy mieć poziom 84 żeby założyć Dlatego, że tu mam wymagania minus 100, to możemy sobie to założyć Na high Rollu. da nam 30 do siły i ta siła pozwoli nam założyć inne przedmioty do siły Które pozwolą nam założyć ogólnie siłę wiatru, która wymaga 134 własnej siły A wszystko pompujemy w zręczność i rozpierdalamy system ogólnie Więc jest zajebiste, jeżeli się robić jakiś high endowy build A potem się odanizować w swojej kapliczce, że macie mosty i siłę wiatru bo tak pewnie tak to wygląda. W każdym razie jeszcze daje 30 do wszystkich resów, przebieganie, chodzenie, nie możemy być zamrożeni, tam do demonów, połowa krapu co biega na mapach to jest z demonami, no i też e, chciałem powiedzieć, że mini mini, mini Ubery, no ale to nie będzie postać na, na Ubera ani na mini Ubery, bo na Uberach to oczywiście demony. Siła wiatru. E, e, Best in slot, można powiedzieć. Czasem ludzie używają Orlego Rogu Eagle Horna łuku. Natomiast jest na pewno, można powiedzieć, bardzo dobrym łukiem ze względu na to, że daje odrzut. Fajnie się krowy robi na tym łuku, bo te krowy biegną na nas, a nigdy nie mogą dojść. I dlatego to jest fajne, zwiększa szybkość ataku. Oczywiście 3,125, w zależności od naszego poziomu postaci, do całkowitego demerzu. Można sobie zrobić tutaj dziurkę, wstawić runę et, która zmniejsza minus 25%. Eee, obrony przeciwnika przy trafieniu, a że my tak spamujemy tymi strzałami, więc jest dobry rozpierdol. No co, tu dużo mówić? Dead Phantom. Eee, także Phantom Śmierci. Co to jest takiego fajnego? daje 3 jako kulus, tak? 20 do szybszego rzucania szaru, więc musimy sobie ten Breakpoint jakoś uzupełnić. Najlepiej paskiem arachnidowym. Eee, bo on daje 20% rzucenia czarów, żeby uzupełnić, żeby zrobić 40% Ale tutaj możemy zrobić rola na 30% zwiększonych obrażeń od zimna, więc to jest po prostu wow to sobie Wyobraźcie, blizzardem latacie Generalnie do tego buildu to jest albo na pvp, albo na latanie z kulką Bo jednak chodzi o to, żeby kulka miała większe obrażenia, bo jest szybsza I możemy to targetować, blizzard jest trochę zamulony Natomiast no jak chcecie, to możecie grać z blizzardem Jakieś tam resy na lighting, na błyskawice i na ogień Ogólnie zajebisty przedmiot I tutaj dwa ostatnie przedmioty Miazga, po prostu chcecie dusić PIT, żeby to wypadło. Ja już duszę tydzień. Zresztą w zeszły tydzień grałem po 16 godzin w tym tygodniu, to tak różnie. Wczoraj akurat nic nie grałem. Komputer się obraził na mnie, powiedział, że dzisiaj cię atakuje blue screenami, i już też się trochę wypaliłem, bo ile można grać, nie? Ale generalnie dwa itemy: dusze na picie grifona chcemy ogarnąć i Crown of Ages. Znaczy już tłumaczę po sobie, dlaczego. dlaczego chcemy grifona bo chcę zrobić Amazonkę w oszczepy, a tutaj nam daje na makserolu 15. Do skilla procent od błyskawic i minus 20 odporności na błyskawice przeciwnika Więc sobie wyobraźcie moby, które nie mają imionów, które nie mają odporności na błyski to Po prostu roztapiają się jak lody, po prostu wjeżdżamy jak ten, jak ksiądz ministranta I po prostu nie wiadomo co się rozpierdol 25% przerzucania żarów Jeden do skilla, więc tak samo dla w błyskawice. Jak nie macie tego przedmiotu, to nie ma co robić w ogóle czarodziejki, nie ma podjazdu. Nie ma co robić czarodzieki błyskawice, to jest taki mandatory, musi być ten przedmiot ze względu na to, żeby immuny trochę łamać, żeby nie miały odporności, bo mamy właśnie minus 20, albo te 15 przeciwnika na błyskawice. A ogólnie taka najlepsza czarodziejka w błyski i taka w ogóle, żeby w nią się fajnie grało, no to musimy mieć pomocnik nieskończoność o nieskończoności na winę w filmiku top 10 słów ronicznych, bo to jest tak drogie słowo roniczne, że nie ma sensu o tym tutaj gadać. I teraz ta, korona, dlaczego jest taka zajebista? Spoiler, alert, gdzie najlepsze miejsce? Plus na piekle. Dlaczego? Bo robimy go w 20 sekund. A jak robimy coś 20 sekund, a jest area poziom 87 i dropi wszystko z gry, oprócz rzeczy, których i tak nie szukamy, czyli Tyraela, ee, miecza świetnego i jeszcze jakiegoś gówna, którego nie pamiętam, no to będzie najlepsze ze względu na to, że 86 to jest przedmiot, tak? A stwór jest 87. więc jest bardzo duża szansa i bardzo często tam leci, więc po prostu dusicie, pindla, napierdalacie 3 dni i macie, no. Tak to wygląda, Dlaczego to jest takie zajebiste? 30 odzyskiwanie równowagi szybsze. Gface nam daje 35 ten helm Guliama. Natomiast helm Guliama nie daje nam żadnych resów, nie daje nam do skilla, nie daje nam redukcji obrażeń, nie daje nam soketów. Tara! Więc czego tutaj szukamy? Pierwsze co, żeby były tu open socket, 2 OS, żeby były dwa gniazda. Drugie co, żeby była redukcja. Dlaczego resy nie są istotne? Resy nie są istotne, bo jak mamy dwa sokety to możemy sobie dwie runy um wstawić, które łącznie nam dadzą 30, od tego mamy 20, więc mamy 50 wszystkich odporności i tak więc zajebiście. Potem drugie Primo Ultimo to jest to, żebyśmy chcieli mieć 15 zmniejszonych obrażeń, bo jak jesteśmy już zarobieni i gramy już parę miesięcy, to sobie możemy na przykład zadecydować, a sobie może pierdolne dwa bery do, do, do korony i jeden ber daje 7%, więc mamy 14. Więc będzie tutaj 29 do zmniejszonej redukcji obrażeń Więc praktycznie można powiedzieć, że 30 zaokrąglimy to no 30 plus z dungo, które daje 15 To mamy 45 Plus sprokujemy sobie fejda z armoru Plus 10, to mamy 55 zmniejszonych obrażeń w paladynie To tam Mephisto nawet jak kryta walnie A nie mamy żadnego lifetapa, to i tak przeżyjemy Więc wykradania życia No dobra Także korona zajebista. ktoś będzie miał to ten. Chętnie się wymienię za coś. Do Smithera. Z Gryfonem tak samo. Dobra. E, ja tu tak gadu, gadu, gadu. 8 minut, 9 minut. Teraz lecimy z tym, co miało być najważniejsze. Czyli z bazowymi. Z bazowymi e, przedmiotami. E, jakie możemy znaleźć sobie na. Na picie. Także lecimy z tym koksem. I tu będzie tak. Bazowe przymioty, które szukamy, to będą takie korbacze pięcio lub e, klasa, klas, klasa e, mace. To będą buławy. Klasa buław może być taka dla paladyna, może być taka. Tak chodzi o to, że jak ona należy, to żeby ona była po prostu szara, żeby nie była niebieska. Tak więc. E, ale tutaj, tutaj mi się wyrzuciło: taka broń leży na ziemi. No jak to może być? Także, żeby to było szare, jak będzie niebieskie. Jak będzie szarej ponieważ i macie na przykład niebieski jakiś afiks, to jest ok. To wszystko to jest bardzo dobrze. Natomiast to nie może być niebieski przedmiot. Eee, także. Eee, korbacze pięcio i z czterema gniazdami. Miecz eee, faceblade fazowe ostrza 6 i 5. Najbardziej tu pięcio bo 6 to są tak high endowe, że zanim zrobicie to słowo ryncze, to już możecie przestać grać w Diablo, albo zrobicie za rok od teraz. Chodzi oczywiście o Last Wisha. Eee, I teraz. Co my tu jeszcze mamy? Armory: chodzi o to, żeby one miały dużo defa, dużo to jest 400, plus i mało siły wymaganej. To, że jak widzicie, ma 400 obrony, 400 siły wymaganej, mało. Archońskie płytówki: tutaj takie e, płachty jakieś dużo do defa, e, dużo do defa, mało siły. E, teraz, tak, jeżeli chodzi o wszystkie bronie drzewcowe, to szukamy, żeby były eteryczne. One tu nie są eteryczne, ale ja zostawiłem dla przykładu: 6, 5, a najbardziej to 4. Najbardziej to z 4 magniazdami i też czyste. Też czyste. E, czyste, eteryczne bronie drzewcowe, bo można zrobić e, sobie e, Przerolować, także e, runa, runa ral, am I kamek perfekcyjny Perfekcyjny ametys i musicie sobie dać e, amna i rala Także tu mamy ral i am i sobie rolujecie e, Eteryczny i losową wartość dostaniecie soketów Więc możecie mieć 4, 5, 6, różnie tak 3, 2 Albo jeden, więc ale jak traficie czwórkę, to zajebiście. No i teraz przejdziemy do tego, co najbardziej tutaj jest istotne, czyli jak już mamy te bazy. Aha, jeszcze tarcze. Teraz, tak, jakie tarcze dla, dla Paladyna? Tarża, ale sekretna tarża musi być, czyli nie sama tarża. Czyli to jest tylko dla przykładu użyte, Teraz, tak, musi być eteryczna i musi mieć minimum odporności 40, żeby była pod to słowo runiczne. warta uwagi, bo jak będziecie mieli mniej, no możecie zrobić w 30 wszystkie resy, ale to jest słaba tarcza. Najlepsza jest 45 wszystkie odporności, więc warto w 40 robić. No chyba, nie, macie 39, to już zróbcie, ale jak macie poniżej, to, to to nie ma sensu. Więc taka tarża eteryczna, bez dziur, 40 wszystkie odporności, plus idziecie do Lażuka, robi wam 4 sokety, albo taka tarża eteryczna, która już ma 4 sokety. Ale oczywiście szukamy po prostu eterycznej bez soketów, która ma dużo resów i robimy sokety u Lażuka, jeżeli chodzi o free open socket. Ee, Przedmiot, to ona nie może być eteryczna. Też pod Paladyna są buildy pod Sen, tak zwane ta, tarcza pod Sen, albo e, też są inne tarcze, ale to już nie dla Paladyna. I w sumie na high-endowe buildy, i to nie jest jakieś super istotne, bo najbardziej istotne jest, żeby ubrać Paladyna, żeby robił, żeby niszczył, miażdżył Ubery. Dobra, teraz przechodzimy pod te słowa runiczne z tych baz, co możemy znaleźć. Także e, Hoto, oczywiście, serce dębu. Heart of the Oak, Kovex, pull, Hull. Eee, to będzie 4 z 4 dziurami. Będzie Korbacz taki tutaj. Musimy znaleźć już wrzucamy Kovex, Pool i Thool. Eee, jeżeli chodzi o runę Vex, to najlepiej sobie bala na kosz może zabijać, bo on ma drop, właśnie że maksymalna runa to jest runa Vex. Eee, 3 do skilla, 46 przerzucanie czarów. To, co jest najważniejsze, przeczytam, bo reszta to jest nieistotna. Eee, Zwiększamane 15% i mamy szansę, żeby wyrolowało 40 wszystkie odporności. Eee, więc jak traficie z wysokim rolem to zajebiście. No i to jest oczywiście używane do czarodziejki, do wszystkich kasterów, a najbardziej to chodzi o Hammerdina. Teraz przejdziemy dalej do następnego przedmiotu. Eee, czyli CTA, wezwanie do broni, Call to Arms. To potrzebujemy, e, potrzebujemy takiego korbacza z pięcioma, z pięcioma gniazdami amral mal ist om. Mal i ist leci z hrabiny na piekle, bo ona dropi max do ista, więc fajnie, bo jak będziecie chodzili to wie, wiecie, że wyleci Wam najwyższa runa ist A nie jakaś inna, bo szukać ista i mal, często leci też A jak wywadą Wam dwa male, to możecie sfarmić, przepraszam, stransmutować na ista Więc jak macie trzy male, to w sumie macie ista i mala Om leci przed sługami bala yy, Przepraszam, przed balem na sługach bala leci Om i ogólnie leci do Lo, więc jak potrzebujecie runy Om albo Lo, to farmicie Sługi Bala na koszmarze, ale to mówię To wam zajmie tydzień, może dwa tygodnie, to nie jest tak, że pójdziecie i wam wypadnie, ale w sumie najlepsza lokacja, jeżeli chodzi o farmienie tych run Dlaczego to jest takie fajne? Bo to, bo daje jeden do poziomu? Nie, bo daje do okrzyków Battle Orders i Battle Cry I Okrzyk dowodzenia nam będzie zwiększał Życie imane, i to jest najbardziej istotne, że po prostu możemy sobie Smitherem czy Czarodziejką, czy jakąkolwiek inną klasą postaci, która nie jest barbarzyńcą, rzucić to pod zmianę broni, rzucić sobie okrzyki i mieć tak dużo do życia, że po prostu będziemy w stanie ogarniać y, cały kontent w grze, będziemy po prostu w stanie walczyć z potworami. E, to jeżeli chodzi o CTA, e, to już było, teraz nam zostaje e, Exile, czyli. Tarcza, którą już tutaj omawiałem dla Palladyna dlaczego ona jest taka super, wygnanie? Dlaczego jest wygnanie takie super? Jeszcze raz, wex, Om, Mucimy, bala na koszmarze, jeżeli chodzi o runy. Dwa do ofensywnych dla pala to nie jest takie super istotne. Natomiast pierwszy afix jest bardzo istotny, bo mamy szansę narzucenia 5-poziomowej e, klątwy e, Life Tap przy ataku. I ona nam będzie dawała 55% wykradania życia, jeżeli się nie mylę. Więc mamy ciągle. Wykradanie życia praktycznie tak, jakbyśmy ciągle wciskali butelkę pełnego wzmocnienia, więc jest crazy combo, 30% szybszy, szansa, szybsza szansa na blok, zamrażamy cel, poprawiona obrona, po 5 do zimna i ognia do maksymalnych resów, więc na high-endowym buildzie to nawet możemy wykręcić po 105 resów na wszystko, przez aniołem stróżem. E, jakaś tam szansa na znalezienie magicznego przedmiotu co nie jest w ogóle istotna, natomiast bardzo istotne jest to, że odnawia wytrzymałość po 4 sekundach, więc dlatego ta tarcza dla pala dna. A w tym przykładzie sekretna tarża powinna być eteryczna. To na temat wygnania. Czy CTA już było? Teraz zostanie nam jeszcze tak grif. Żal, czyli szukamy broni bazowej, tylko 5 soketów, a nie 6. Musicie mieć na uwadze, że musi być fazowe, ostrze, bo one nie ma wytrzymałości. Ten miecz nie może mieć wytrzymałości. E, dlaczego e, nie ma mieć wytrzymałości? Bo jeżeli będziemy używali zapału, to tak szybko się niszczy, niszczy miecz. Przeważnie, po jednym mini-Uberze, jak czyścimy trasz Moby, że będziemy musieli ciągle chodzić do miasta, to raz, że tracimy czas na reperowanie i złoto, więc totalnie bez sensu. Więc miejcie to na uwadze, że na Jamie szukamy mieczu, który nie ma wytrzymałości. Dlaczego Griff jest taki fajny? Bo pozwala smiterowi na już na pierwszym poziomie tylko danego w zapał, na pierwszym lewalu zapału pozwala smiterowi, czyli temu paladynowi pchnięcie tarczą pozwala niszczyć e, dominować wszystkie trash moby, czyli sobie torujemy drogę do tego, żeby zabić sobie bossa bardzo fajne, mamy szansę na rzucenie 15 poziomowego e, umagicznienia broni weną, to ogólnie to jest e, taka, e, taki czar e, od e, zabójczyni Venom zwiększa nam bardzo dużo, daje od poisonu do tej broni do 15 poziomu, ja nie wiem teraz ile, ale bardzo duża suma zwiększona szybkość ataku, 37% obrażenia dla smithera, bo zobaczcie macie na karcie damage 373 ale on nie jest dodany do obrażeń na broni, tylko jest po prostu na karcie, co to znaczy? To znaczy, że każde źródło damage'u będzie miało dodatkowe 373 obrażeń, czyli pchnięcie tarczą będzie miało dodatkowe 373 obrażeń, jest zajebiste Ignoruje obronę celu, not so much, nie jest jakiś super ze względu na to, że to jest tylko na trash moby dobre, jeżeli macie na napisane na broni lub w ogóle gdziekolwiek jakąś taką modyfikację afix która mówi o ignoruje obronę celu to ona nigdy nie ignoruje obrony celu bossa natomiast poniżej mamy minus 25 target defense więc to już jest zajebiste bo wtedy ciągle e, przy każdym uderzeniu robimy minus 25 obrony e, już bossa więc to jest super e, mamy Procentowe obrażenia dla demonów od, zależne od poziomu postaci to jest zajebiste ze względu na to, że każdy boss na mini Uberze i Uberze jest demonem, i też większość trashu jest, jest demonami. Połowa e, mobów w Diablo jest demonami. Minus 23 odporności na Poison, więc no będzie tutaj dużo obrażeń z tego Venoma, które są trucizną. Więc Minus 23 do tej trucizny. 20 do Deadly Strike, czyli jest dobre, bo Deadly Strike e, zabójcze uderzenie akurat nakłada się na zapał. Na tarczą nie, ale na zapał się nakłada eee, Uniemożliwia leczenie się potworów, też jest spoko eee, Zwłaszcza kiedy właśnie trzeba dobić te ostatnie piksele i, i, i to się tam Durial, czy tam Lilith nie będzie leczyła, więc e, Bardzo spoko, jakieś tam domany przy zabiciu eee, Mana after each kill, life, także jakieś tam mana i życie, jak będziemy trashmowe zabije zawsze tam dodatkowe życie i mana Ogólnie broń bardzo poszukiwana Przez każdą osobę, która chce na ubery chodzić i teraz jeszcze zostaje nam ostatnie, to już taka wypasiasta rzecz Okowy grozy, chains of honor, Ark on plate Także tutaj, tak jak mówię, takiego sobie znajdujecie playcika 103 siły wymagane i co to nam daje? Eee, dol, dol, um, ber, east No bear to oczywiście już trzeba farmić eee, Najlepiej pit, albo jakieś inne lokacje 85 więc jak już sobie sfarmicie tego bera Osobiście uważam, że okowa grosy to jest pierwsze słowo, jakie robicie z Bera. Nie robicie sobie nieskończoności, w wymagamy dwa Bery, tylko to. Dlaczego to? Dwa do poziomu. 200% zwiększone obrażenia do demonów, czyli dalej na Ubery, zajebiste do Smithera, do Zealera. 100% obrażenia dla nieumarłych, czyli też 50% trashu to albo są nieumarli, albo demony. 8 życia wykradzone przy trafieniu, 20 do siły. Wszystkie resy 65. Obrażenia zmniejszone o 8%, i jeszcze mamy jakieś tam procent do szukania, więc też całkiem spoko, oczywiście to nie robimy tej zbroi żeby mieć do szukania tylko ten aspekt 200 do demonów i 100 do undeadów plus te odresy 65 i zmniejszone obrażenia bo nawet te dwa doskila ok to jest zajebiste, ale aż tak nie istotne ani dla smithera, ani dla Zidlera no dla amazonki zajebiste jest akurat, bo te dwa doskila to pompuje maksymalnie dużo oczywiście razem z pochodnią, z wigorem boga gromów i, i tam z innymi jakimiś tam storm shieldami, duchami, chujami, mujami dobra, także dzięki za uwagę, do zobaczenia, do za zapraszam do kolejnych filmików z Diablo to by było na tyle w aspekcie jamy, myślę, że bardzo obszernie, a za niedługo też będzie filmik top 10 słów runicznych, czyli też wszystkie bazy z jamy będziecie mogli wyfarmić i wszystkie runy z jamy też. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę, za zobaczenia, zapraszam do kolejnego filmu z Diablo, trzymajcie się, hej, cześć.